Jeśli ktoś na widok naszej pracy się uśmiechnie, to warto było pracować. I takie jest moje motto, że jeżeli moje malarstwo sprawia komuś radość, to maluję do dzisiaj. Tak mi zostało. Od czego zaczęła się pani historia? Nazywam się Halina Mroczek, z domu Babińska. Jestem córką leśnika. Urodziłam się w Szklanej Hucie, w Leśniczówce, w Borach Tucholskich. No i moje pierwsze lata przeżyłam właśnie tam. Bardzo spokojnie. Kiedy się wzięło u mnie zamiłowanie do malarstwa, trudno powiedzieć. Od dziecka smarowałam wszędzie jakieś tam rysunki, zabawy, a mając 4 czy 5 lat, dostałam w prezencie farbki i 2 pędzle. I to był początek. Potem, jak miałam już gdzieś 6 czy 7 lat, nastąpiła przerwa, bo wojna druga przerwała całą historię. Żyło się jakoś tak skrycie, po cichutku. Wtedy nie pamiętam. Jakaś taka nastąpiła przerwa w moich takich pracach malarskich, jeżeli to można tak nazwać, bo to były takie zwykłe dziecięce rysunki. No i po 5 latach, kiedy już miałam 14 lat, rodzice posłali mnie do Bydgoszczy. Chciałam być leśnikiem, tak jak ojciec, jak mamy brat. Jakąś taką byliśmy rodziną leśników i ja też chciałam koniecznie być leśnikiem. Więc to było gimnazjum ogólnokształcące. Zaczęłam chodzić 2 lata, a potem profesor Mroszczyk, tak on się nazywał, to był nasz, jak się mówi, taki opiekun klasy, skierował do szkoły plastycznej. Zdałam egzamin, no i zostałam w szkole plastycznej. Powiedział, że szkoda mnie w gimnazjum ogólnokształcącym, że leśnik, co ja będę robić, że powinnam malować. No więc posłuchałam i przeniosłam się do szkoły plastycznej. Trwała 5 lat. Dyrektorem był Marian Turwit, wspaniały człowiek. Wszyscy uczniowie uznawali go za takiego jak gdyby drugiego ojca. Naprawdę się nami opiekował. Jeździł na wszystkie wycieczki, brał udział we wszystkich takich poczynaniach. No i przeprowadzał korektę tego, co robiliśmy. I zawsze namawiał tylko, żeby dużo pracować, że jeśli ktoś na widok naszej pracy się uśmiechnie, to warto było pracować. Skąd wzięła się pasja do malowania i sztuki? No, zaczęło się od tego, że na leśniczówkach przed wojną nie było prądu, nie było radia, więc ojciec miał radio, w domu mieliśmy, ale to było radio na baterie. Zamawiało się specjalnie baterie w wytwórni. Przysyłali pocztą w paczce dużą baterię wielkości gdzieś tak 2 cegieł i zawsze tam był jakiś upominek. I pewnego razu w tej paczce z baterią centra przysłała niewielką paletę farb akwarelowych, 2 pędzelki i zeszycik z rysunkami. I to był początek mojego upodobania do malarstwa. Gdzie wcześniej pani pracowała? No a potem, jak już wreszcie mogłam pójść do pracy po wychowaniu dzieci, to przyznaję, że po tych 10 latach przerwy, to tak sobie myślałam już w domu, czy jeszcze potrafię rysować, czy w ogóle nie wiedziałam, jak pędzel trzymać w garści po 10 latach. Ale bardzo szybko wróciłam do formy. No tak, w pracy, no były to głównie dekoracje sal, tych takich produkcyjnych, korytarzy, takie transparenty, portrety, taka normalna, jak się to mówi, jak to się mówi na taką
propaganda wizualna taka. No właśnie. Tak wyglądała moja praca. Po 10 latach zmieniłam pracę. Przeszłam do innych zakładów, Dianotex. I tam zmienił mi się trochę charakter pracy. Bardziej byłam projektantem niż dekoratorem. Więcej poświęcałam na wymyślanie ubiorów, strojów, na kierunki mody. I no, przepracowałam w tym zakładzie 15 lat. I już był czas na emeryturę. Przeszłam na emeryturę. Obiecałam sobie, przechodząc na emeryturę, obiecałam sobie, że nie będę pracowała zarobkowo. Że będę malowała obrazy, ale takie, jakie sama chcę i to, co mi się podoba. Stąd moje upodobanie do starych drzew, do lasu, ponieważ cały czas tęskniłam, mąż mi obiecał, że jak przejdziemy na emeryturę, to wrócimy w te twoje wory. Dotrzymał obietnicy, mieszkam w Mukszu i mogę malować to, co mi się podoba. I nie zwracam uwagi na kierunki, nie jestem pewna, czy moje obrazy są dobre, czy złe, ale są takie, jak ja widzę i jak mi się podobają. Czy ciężko było kiedyś kupić farby? Farby można było dostać, tylko że trudno było dostać farby dobrej marki. Że takie szkolne, guzikowe farby, które na ogół... Ale w Bydgoszczy było sporo sklepów zaopatrzenia plastyków, gdzie można było upolować jakieś takie tam... Czy na przykład farby do malowania tkanin. Jakiś czas zajmowałam się też takim malowaniem ręcznym. Kiedyś nie było nadruków, tak jak teraz. Na każdym rogu są nadruki i na życzenie z napisami, ze zdjęciami, z wszystkim. Kiedyś malowało się ręcznie. Więc też tak, wtedy, kiedy trzeba było, to brałam pracę do domu. Na przykład panie przynosiły mi bluzki kupione bez nadruku i prosiły o jakieś tam nadruki. To holenderskie były takie bardzo dobre farby do tkanin, które latami jeszcze można prać, można prasować i trzymają się latami. Sama wiem, bo mam taki obrus jeszcze wielkanocny malowany. No i tyle. A teraz jest gorzej właśnie, bo papiery owszem są różne, ale z farbami są w tej chwili trudności. A zresztą może te trudności to są przeze mnie wymyślone, bo gdybym może siedziała w mieście i była jakoś tak, wie pan, to dałoby się to zdobyć, ale ja tutaj siedzę i nie jeżdżę nigdzie, tylko do lekarzy i z powrotem, więc nie mam szans na kupienie jakichś takich... nowych tych, nie znam się na tych nowych farbach, na wszystkim. Bo przecież nawet w takich, powiedzmy, że takie zwykłe farby do ścian i teraz są o wiele inne. Kiedyś były inne, tylko jakieś tam takie wapienne czy tam jakieś, a teraz są tyle różnych gatunków akrylowych, takich, siakich. Także pewnie by można byłoby upolować gdzieś coś dobrego, ale trzeba byłoby pochodzić. No, a mnie już jest tak teraz trudno. Skąd biorą się pomysły na obrazy? Kiedyś, jak byłam młodsza, to chodziłam do lasu, nawet na dalekie spacery. Zabierałam nieraz nawet krzesełko takie polowe, takie dla wędkarzy składane, i żeby nawet ze sztalugą, i malowałam bezpośrednio z natury. Tak było najlepiej. Ale w tej chwili trudno mi już chodzić i robię sobie tylko małe szkice. Chodzę z małymi kartkami do lasu, robię takie 10-minutowe szkice, przynoszę do domu i na podstawie tych szkiców odtwarzam, staram się jakieś tło dobrać. Czasem to jest takie, jakie tam było gdzieś w lesie, ale czasem to muszę je sobie dośpiewać, bo to tak nie jest. Drzewo nie rośnie akurat tam, żeby miało ładne tło, prawda? Czasem rośnie jakoś tak w innym miejscu. Czy są jacyś artyści, którzy panią inspirowali? Bardzo lubię klasyków, naprawdę. Gdzieś tam najbardziej odpowiada mi malarstwo,
takie, wie pan, no trudno powiedzieć, że bo na przykład malarstwo rosyjskie z XVIII wieku i XIX wieku to jest trochę podobne u niektórych malarzy do takiego malarstwa z XIV czy XVI wieku, klasyków renesansu. Co renesans mi najbardziej odpowiada, bo jest najbardziej realny, najbardziej tak jest to tego, a że tak powiem, że na przykład Szyszkin, pan nie zna pewnie Szyszkina malarstwa, malarz, który na przykład poświęci mnóstwo czasu, żeby malować chwasty i kawałeczek jakiejś tam ścianki drewnianej. Proszę. To są obrazy olejne Szyszkina. Widzisz pan, są takie drobniutkie detale i takie ile tu jest pracy, no ile on w to włożył. To jest niemożliwe. Ja też rysuję dosyć realistycznie, tak mi się wydaje, że staram się realistycznie malować, ale tu, i tutaj są takie, poświęca na przykład dużo czasu. Tak, akurat jak się szuka, to nie ma. To jest wspaniały malarz. On się urodził w 1832 roku, 98 lat starszy ode mnie. Więc jak ja się urodziłam, to jego już na pewno nie było. Wątpię, żeby dotarł 100 lat. Szukałam, żeby pokazać, jest taki obrazek. Nad jego pracowitością, świadczy o jego pracowitości takiej. I ja jestem za tym, że bez pracy nie ma kołaczy, tylko trzeba pracować. Czy maluje pani portrety? Nie lubię portretów, bo uważam, że od tego są aparaty fotograficzne i nie da się namalować tak identycznie, jak człowiek wygląda. Naprawdę się nie da. Ja nie potrafię w każdym razie. Tak, lubię malować konie, lubię malować nawet zwierzaki, ale portretów nie lubię. No. Jak wyglądało malowanie obrazów na zajęciach szkolnych? Jak była pogoda, to dostawaliśmy takie dechy duże i na tym kiedyś, wie pan, były trudności. Szkoła dostarczała materiałów wszystkich dla uczniów. I nie rysowaliśmy ani nie malowaliśmy na białym papierze, tylko był taki szary pakowy, kupowany całe takie ryzy, wie pan, duże bloki, cięty na takie kawały, cztery pineski przypięte do dechy i dostawaliśmy taką dechę pod pachę i trzeba było iść w plener. No to jak była pogoda i ciepło, to nas wysyłał. Gdzie chcecie? Do kościoła, do parku, na ulicę, jakiś zaułek, coś tam się rysowało, malowało. I nigdy nie ukierunkowywał i nie mówił, że coś jest złe. Nigdy tego nie mówił. Naprawdę był bardzo sympatyczny i muszę panu powiedzieć, że tak jak na innych lekcjach, no to się zdarza w każdej szkole, tak i w naszej, że nie cierpię matematyki, no to dzisiaj sobie nie pójdę na matematykę do kina albo gdzieś tam i już, że uczniowie uciekali z różnych innych tych, ale z historii sztuki, bo Turwit wykładał historię sztuki i malarstwo. Na jego lekcji nigdy nikogo nie brakowało. On był taki lubiany i taki był ludzki, wie pan, że on tam... Naprawdę nikt nie śmiał nie przyjść na jego lekcje i nigdy nie było zaskakiwanych takich tematów, wie pan, że jutro klasówka, przygotujcie się, bo jutro klasówka. Nie było żadnych klasówek u niego. W historii sztuki na przykład wtedy jeszcze nie było książek, to po wojnie krótko, więc mieliśmy tak zwany, to się epidiaskop nazywało, nie wiem czy pan wie, to jest taki aparat jak gdyby w kinie. Mieliśmy duży ekran taki w sali i była jedna książka od historii sztuki. Profesor z nią pod pachą przychodził i ilustracje, to o czym opowiadaliśmy na danej lekcji z historii, trzeba było pisać i pisać i pisać, żeby spamiętać. No i był ten epidiaskop, który zawsze któryś z kolegów obsługiwał. I to taki rzutnik, wie pan, jak gdyby na ekran duży obraz. I wtedy on opowiadał o tym, więc
Naprawdę nie, a nikt nie uciekał z jego lekcji. Mówił tak ciekawie i tak fajnie, że wszyscy go słuchali zawsze. No i zawsze zapowiadał, że pracować na co dzień, bo będzie egzamin. I był, na każdy semestr był egzamin końcowy. Każdy oddzielnie zapraszał do gabinetu. I to się tak odbywało, że w historii sztuki na przykład to, tak jak ja tutaj rozsypałam swoje rysunki na stole, to jak się wchodziło, proszę bardzo, aha, Babińska, proszę. Wszystko rozsypane w tą stronę, wie pan, tak, reprodukcje różnych malarzy i tego rozsypane i tak pomieszane i tego proszę wyciągnąć trzy i opowiadać, co o tym się wie, co się pamięta, co to, jaki wiek, jaki to malarz, jaki tego, jaki styl. Wszystko trzeba było powiedzieć i na tej podstawie on wypisywał oceny. I żadnych innych nie było klasówek, niczego. I to było super, bo nie denerwowano uczniów. No, nikt ci nie myślał o tym 3 dni, że za 3 dni mam klasówkę i trzeba usiąść, przysiąść i coś tam zrobić. Co najczęściej pani maluje? Tu w moim malarstwie dużo pomagają mi szkice. Wykonam zwykłym długopisem. 10-minutowe, bezpośrednio w lesie. Szkicuję drzewa, które rosną. W większości miejsc, wiem nawet w którym miejscu, tu mam nawet pisane dąb koło szwarwarków, żeby nie zapomnieć. I wtedy, jak mam taki szkic, to już opracowanie obrazka w domu sprawia mi mniej trudności. Trudno mi już w tej chwili chodzić i ze sztalugą do lasu, więc robię to tak, że wykonuję sobie takie szkice i potem maluję je na kolorowo w akwareli. A brzoza brunatkowata to jest taki ewenement, bo na ogół brzozy nie są, ale to jest z gatunku, wiesz, brzoza brunatkowata. One tutaj rosną nad jeziorem, 2 takie brzozy. A ten już zrobiony w akwareli wisi w świetlicy i nawet ładnie wygląda. To jest taki fragment jeziora, taka zatoczka z takimi... A to jest ambona tych, jak się mówi, nie leśników, tylko no, łowczych. Przyznam się, że nie wiem, gdzie to rysowałam, ale gdzieś rysowałam. Zdaje się, że to jest koło Lisin, takie drzewo. Tak, tak, wracaliśmy z rynku, pamiętam teraz. Przypominam, bo jeżdżę z sąsiadką. Ona ma samochód i co środę sobie jedziemy na rynek do Lniana. I wracając wtedy różni, ona tam przez Lisiny gdzieś jeździ, tam coś załatwia. A to jest taka kudłata lipa, która w Lisinach rośnie. Przy drodze samej. Wszystkich nie pamiętam tak dokładnie. To są buki tutaj w lesie. Jest taki las bukowy. To jest buk i sosna, ale gdzieś jeszcze miałam 2 buki też. Takie. No. To jest dąb, który rośnie nad łąką, za szkołą, tam za świetlicą. Skąd czerpie pani inspirację? Przeważnie do lasu mnie ciągnie. Jakoś tak wychowałam się w tym lesie, wie pan, do 14 lat byliśmy na tej leśniczówce, w tej szklanej hucie, ale potem jak już poszłam do gimnazjum, to potem już tak naprawdę do domu nie wróciłam na leśniczówkę i stąd właśnie takie, wie pan, to było takie, no niechcąco, ale na przykład wie pan, jak to było po wojnie, no była trochę biedy, trochę trzeba było i dzieci i tego i rodzice zawsze na przykład mi przysyłali, jak była jesień, to wtedy pociągiem jeszcze się nadawało, teraz się tego nie robi, jeździ się samochodem i się przywozi, ale kiedyś nadawali na pociąg całe worki, powiedzmy, a buraczki, a marchew, a ziemniaki, a tam coś z ogródka, żeby po prostu pomóc na ten. To dosłownie chodziłam do piwnicy i siedziałam godzinami i wołałam, wie pan,
Męczyło mnie jakaś taka tęsknota za tym lasem, za tym polem, za wszystkim. No i właśnie wtedy mąż tak zawsze mówił, że nie martw się, jak będziemy na emeryturze, to wrócimy w te twoje bory. No i byliśmy tu jeszcze, mieszkaliśmy 10 lat jeszcze, no ale potem mąż zmarł, mając 81 lat. No a ja mam już w tym roku kończyć 90 w październiku. Już jestem ponad 8 lat sama. Bardzo mi go brakuje. Dawaliśmy sobie dużo wolności. To było takie, na pewno, tak jak w przysłowiu mówi się, że o małżeństwie, że o dwóch połowach jabłka. My na pewno byliśmy dwoma połowami tego samego jabłka. Rozumieliśmy się, i ja jego potrzeby, i on moje, i takie. I nigdy nie wtrącał, nigdy nie negował niczego, co ja robię, a ja także nie wchodziłam w jego sprawy, chociaż bardzo lubię muzykę. Szczególnie taką, nie takie łupane muzyki, tylko taką trochę bardziej poważną muzykę. Dużo z mężem chodziliśmy, jak żył, to byliśmy w Bydgoszczy, to nie przegapialiśmy różnych koncertów i tam, wie pan, i operetek, i oper, i takich tych, więc rozumieliśmy się pod tym względem. I dawaliśmy sobie wolność. Mąż dużo wyjeżdżał, był parę razy za granicą na tournée, takim muzycznym. No i on tolerował moje wyjazdy na plenery malarskie, bo właśnie jak pracowałam jeszcze w Modusie, to nie. Ale jak już przyszłam do Dzianoteksu, to ten klucz zakładów dziewiarskich, to było ich 33, raz do roku urządzano plener dla plastyków zakładowych wszystkich i się spotykaliśmy wszyscy na plenerach na 2 tygodnie. To był taki dodatkowy urlop i na 11 tych plenerach wzięłam udział, bo jak ktoś nie chciał, to nie mógł, więc czasem były takie okoliczności, że nie mogłam pojechać, ale na 11 plenerach byłam. I to dużo daje, wie pan, spotyka się człowiek z innymi plastykami, jakoś tak się widzi, co inni robią, jak robią. I to były bardzo fajne urlopy. I tak, i zawsze mąż pozwalał mi jechać na ten plener, a ja mu pozwalałam wyjeżdżać na koncerty różne, na tego, ufaliśmy sobie i się umówiliśmy, że umrzemy razem. Tak, koniecznie. Niestety, to się nie udaje. Czy jest coś, czego teraz pani brakuje? Męża poznałam już w gimnazjum, bo jak byłam, mówiłam, że byłam w ogólnokształcącym tej szkole, to było tak, że na parterze wtedy jeszcze nie było takich szkół koedukacyjnych, jak w tej chwili. Nie było takiego, wie pan, było żeńskie i męskie. No więc w jednym budynku były dwie szkoły, gimnazjum męskie i żeńskie, my uczyliśmy się na parterze, a chłopaki na piętrze. I tak to jakoś rygorystycznie prowadzono, że nawet przerwy, jak przerwa dziewcząt się kończyła, to przerwa chłopców się zaczynała. Ale spotykaliśmy się na chórze w auli, bo chór był damsko-męski, profesor Lubiatowski. Więc i mąż należał do chóru, i ja też, i tam się spotkaliśmy. Była to wtedy znajomość taka na cześć, cześć, jak się masz. No tak, potem się rozeszliśmy, ja poszłam do szkoły plastycznej, mąż do jakiejś mechanicznej, nie pamiętam, w Inowrocławiu chyba kończył szkołę budowy maszyn jakąś, bo teść mój uważał, że co to za, tak samo jak moja mama mówiła, że plastyk, co to za zawód, tak ojciec mojego męża mówił, co to za zawód, muzyk, prawda, musisz mieć fach w ręce. No i wtedy się przez kilka lat nie widywaliśmy, ale potem tak się złożyło, że do liceum plastycznego chodziła, też uczęszczała siostra mojego męża. No i byłyśmy koleżankami i znowu się spotkaliśmy. No i wtedy już tak zapoznaliśmy się, wiedzieliśmy już, że będziemy parą. Żyliśmy sobie jeszcze do matury, mąż oddzielnie, ja oddzielnie, ale potem po maturze powiedzieliśmy, że się pobierzemy i tak było. Pobraliśmy się i
Żyliśmy ze sobą 59 lat i 3 miesiące. Potem mąż zmarł. No teraz niestety jestem sama. No, udało nam się wychować 5 dzieci i 6 wnuków i 7 prawnuków. I jestem zadowolona z życia. I pomimo, że to była wojna, że różne rzeczy się działy, że straszne, ale uważam, że miałam dobre życie. Wszystkie obrazy namalowane przez panią Halinę były tak ładne, że zostało jej tylko kilka stworzonych w ostatnim czasie. Większość obrazów otrzymali najbliżsi, a te, które zostały, znajdują się w domu pani Haliny. Wiele prac i obrazów znajduje się także w świetlicy wiejskiej w Mukrzu. Pani Halina namalowała również ogromny obraz na całej ścianie świetlicy, a dzięki niej koło gospodyń wiejskich zyskało nowe życie. A ona sama inspiruje i pobudza każdego do działania. Pokazała też, że sztuka kryje się nawet w zwykłych przedmiotach. Pani Halina nie przestaje malować i zaraża wszystkich swoją pozytywną energią.